Filip Heiser tancuje na ulicy Zbyla, narzeczona Julia Ewa sama z zonmiami. Wpadł test na Rafała Brzozowskiego, zdjęcia. Po wielu perturbacjach dokumentowanych dokładnie przez plotkarska praseń wygląda na to, że Filip Heiser nareszcie dotarł do celu swej amerykańskiej podróży, Miami na Florydzie. Zgodnie z planem gospodarz Dzień Dobry TVN odwiedził szumnie zapowiadany event 60 milion kongres, promowany jako globalny zjazd Polonii. Tak akurat się zlozyło, że wieczór uświetnił swym słowiczym trailem ulubieniec TVP Rafał Brzozowski. W chwili uniesienia panowie zdolali nawet zapomnieć, że pracuje dla zwasnionych stacji i z uśmiechami od ucha do ucha zapozowali do wspólnego zdjęcia jednej z uczestniczek wydarzenia. Naturalnie żadne uroczyste wystąpienia Heizera w krótkich spodenkach nie są dla nas tak ciekawe, jak fakt, że podczas podróży za ocean dziennikarzowi towarzyszyła jego była obecna przyszła, niepotrzebne skreslic, narzeczona Juleczka. Chwilami spędzonymi z ukochana Filipius nie pochwalił się na Instagramie. W tym wyręczyła go bohaterka z onmiami, Ewa sama. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Na profilu zamieszkującej na Florydzie Polki możemy zaobserwować krótkie nagranie z radosnego tańca wykonanego na ulicy przez Filipa i Julię. Już na pierwszy rzut oka widać, że parka jest w niezle imprezowych nastrojach. Ale ja kocham takie akcje. Filip Heiser napisał do mnie, że jest w Miami i czy mam czas się spotkać. Oczywiście, że mam. I od razu wiedziałam, jakie miejsce chciałabym pokazać Julce i Filipowi. Zabrałam ich do kolorowego Wynwot. Chyba im się podobało, podsumowała spontaniczne spotkania Ewa sama. Hulance pod golem niebem musiały sprawić, że Heiser i jego luba z pewnością zglodnieli. Na szczęście tutaj równie z pomocą przybyła pani Ewa, która zaprosiła przybyszy z ojczyzny do siebie na klasycznego amerykańskiego steka. Mięso zasmakowało Filipowi tak bardzo, że nie czekał on nawet z polknięciem posiłku, aby ogłosić przed kamerką, że jest to najlepszy stek, jaki jadł w życiu. Przypomnijmy, tylko na pudelku, Filip Heiser z kawka na wynos spaceruje z Byla, narzeczona. Dali sobie jeszcze jedna szansa, zdjęcia. Podobna opinia podzieliła się Julia, która, zupełnie tak jak jej druga polówka, zapomniała o polknięciu przezuwanego kesa przed sformułowaniem wypowiedzi. Widzowie, którzy wytrwali z relacja wystarczająco długo, mogli jeszcze podejrzeć z wyjątkowo krepujący moment. Heiser wycelował wskazującym palcem w bogu ducha winnego nastolatka zasiadającego po przeciwległym końcu stolu, starając się po wujkowemu przekonać go, że serwowany stek nie jest po prostu dobry, tylko najlepszy na świecie. Też chcielibyście gościć u siebie na obiedzie Filipa i Juleczkę? Na pewno mają sporo ciekawych historii, którymi mogliby się podzielić przy stole.